Czy są jakieś w tej chwili pytania? Tomek pyta, czy wykres powinien uwzględniać dni wolne? Tak, powinien uwzględniać dni wolne zgodnie z całą wiedzą, którą ja posiadam. Cykle oddziaływujące na człowieka, chociażby księżycowe, które przecież powodują również na przykład przepływy, odpływy, oddziaływują nie w zależności od liczby sesji, które sobie ludzie na Ziemi wymyślili, tylko oddziaływują bezpośrednio biologicznie, bez zegarka i tak naprawdę nawet bez kalendarza. Dlatego powinny być uwzględniane dni kalendarzowe, a nie ilość sesji. Co z ciśnieniem atmosferycznym? Zresztą można uwzględniać. No można by nawet próbować dołączyć coś takiego jak biometr, co jest ogłaszane przecież, że biometr korzystny, biometr niekorzystny. Tylko to są czynniki, które nie do końca chyba możemy prognozować. Ale prawdę mówiąc nie słyszałem, żeby ktoś prowadził badania wpływu czynników atmosferycznych na inwestowanie na giełdzie. Tak, napięcie przedmiesiączkowe wynika bezpośrednio z cykli księżycowych. Jak ciśnienie nagle niskie, nagle to ludzie śpią z otwartymi oczami. Tak, masz rację, tylko tu jest problem z badania tego. Mówimy o tym, co da się badać. Czyli generalnie mierzymy czas trwania danych fal na interwale dziennym. Jeżeli gdzieś występują zgrupowania, to uważać. Czy fale spadkowe ze wzrostowymi mieszami, czy też jak w wzniesieniach fal. W Karolanie mieszamy. Zaznaczamy i szczyty, i dołki. I w zasadzie we wszystkich tych metodach również mieszamy, które pokazywałem wcześniej. Michał pyta, dlaczego w AmiBrokerze jak naniosę linię trendu na wykresie jednodniowym, to na wykresie 1H linia ta jest w innym miejscu. Także na przykład cena przecina linię, a na dziennym nie. Ponieważ jak chcesz mieć linię wyznaczoną precyzyjnie, to zawsze ją wyznacz na 1H. Wtedy dobrze się ustawi na dziennym. Na dziennym nie mówisz, w której godzinie ma się ustawić. Ustawiasz na danym dniu, ale nie masz wpływu na to, którą AmiBroker przyjmie godzinę. Przechodzisz na godzinowy i ona już te punkty ma przyporządkowane do którejś konkretnej świeczki godzinowej. Jak otworzą się indeksy po huraganie? Nie mam pojęcia. Zauważyłem tylko, że jakoś nie ma porządnych kamerek z Nowego Jorku, bo chciałem dzisiaj sobie włączyć coś w trakcie, ale wszystko albo zachlapane, albo nieczynne. Napięcia przedmiesiączkowe nie są masowe w danym momencie chyba. No chyba nie, chociaż nie wiem, czy ktoś prowadził badania na ten temat. Czy wyciąganie pierwiastków z liczb Fibo u Karolania jest czymś uzasadnione, czy to tylko taka zabawa intelektualna? Powiem szczerze, jakiś czas temu czytałem jego książkę Kalendarz Spiralny i wydaje mi się, że było czymś uzasadnione, ale nie założę się w tym momencie. To chyba wynikało z tych spiral, które on rysował. Jeden trader w USA wróżył z pustej butelki Coca-Coli i zarabiał duże pieniądze. No jest to całkiem możliwe. Tydzień temu, jakby nie było, pokazałem Wam metodę, której losujemy wchodzenie na rynek. Zresztą był dość znany trader, nie pamiętam teraz jak się nazywał, którego jak pytał zbyt natarczywie jakiś dziennikarz, jak on inwestuje na rynku, co decyduje, to on powiedział, że jak... O, taka była jego odpowiedź. Jak jadę do pracy, to po drodze jest takie pole, gdzie stoi koza. I jak koza stoi przodem do drogi, to wtedy inwestuje w górę, a jak koza stoi tyłem do drogi, to inwestuje w dół. Także odpowiedzi mogą być przeróżne. Bartek nie umiał scałkować, to użył pierwiastka. Paweł, to może ustalać nie na 1H, a raczej na 1M. Ale mówisz o szczytach, dołkach. Jeżeli ważne szczyty i dołki, to tak naprawdę obojętne na jakim interwale. Nawet na jednominutówce tak samo ważny będzie wyglądał szczyt z 2007 i dołek z 2009. Dzisiaj pełnia, to im się upiekło. Tajemnicą był bardzo bliski stop. No też właśnie, od stopa bardzo dużo zależy. I dobry money management, właśnie, również to. Jerzy pisze, ankieta na stronie ma problem. Zachęca do zaznaczenia wielu godzin, ale pozwala tylko na jedną. Zaraz to sprawdzę w takim razie. Bo włączyłem, że miało umożliwiać zaznaczanie wielu odpowiedzi naraz. Obserwować jednodniówki, czy godzinówki, czy dwugodzinówki.
Niecałe przeczytałem. Ktoś kiedyś tłumaczył, że najprecyzyjniej wyznaczyć na najniższym interwale, czyli jednominutowym, i to obserwować na dziennych godzinówkach, dwugodzinówkach. Tak, będę pokazywał to za tydzień, myślę, przy wyznaczaniu szczytów i dołków, że przy tych dobrych w sumie metodach wyznaczania szczytów i dołków, tak naprawdę interwał w ogóle nie ma znaczenia. Jest precyzyjniejsze obliczenia są na niższym interwale, ale będzie on wyznaczony dokładnie w tych samych miejscach. Tomek Mikulec potwierdza, ale nie wiem, co Tomku potwierdzasz, którą z wypowiedzi. Arkadiusz pisze te linie trendu. Ach, że dzisiaj pełnia im się upiekło, tak? A nie, kiedyś ktoś tłumaczył, że najprecyzyjniej wyznaczyć na niższym interwale. Tak, no bo szczyty i dołki zauważymy i tak dokładnie te same, tylko wyznaczymy je wtedy co do minuty. Tomek pisze, że dotyczącą ankiety. Zaraz to sprawdzę, jak tylko już tutaj zamknę dyskusję, to od razu pójdę do ankiety. I tak czy siak proszę Was o przyjście wtedy na ankietę i zaznaczenie kilku odpowiedzi. Wszystkich, które będą Wam pasowały. Ponieważ jak jest kolizja faktycznie ze znanym drugim webinarem, to nie ma sensu, żebyśmy z nimi kolidowali, jeżeli inna godzina będzie Wam lepiej pasować. Natomiast niestety nie ma możliwości zmiany z poniedziałku. Czy można jeszcze raz prosić ankietę na sam koniec? To chodzi o ankietę w prawym górnym rogu na stronie Twoje zyski na giełdzie.pl. Tam jest włączona ankieta odnośnie godzin. Sobie w tym momencie nawet ją włączę. Czy są jeszcze jakieś pytania? Faktycznie nie pozwala. Już idę do kokpitu to zmienić. Czekam jeszcze, czy są jakieś pytania. Jak nie, to kończymy i widzimy się za tydzień. Jak raz głosowałeś, to nie możesz drugi raz. A czyli po prostu puściłeś z jedną odpowiedzią wtedy, tak? No to taka mała podpowiedź, ale nie chciałbym, żebyście to wykorzystywali do wielokrotnego głosowania. Wystarczy usunąć ciasteczko, które ankieta zostawiła. Tak zwane cookies w przeglądarce. A, źle ustawiłem tutaj. Okej. Teraz jak się odświeży, jeszcze momencik. Teraz jak się odświeży ankietę, to już powinno przyjąć. Ja oddam głos po prostu na wszystkie godziny testowo, żeby nie zafałszować. Głosuj. Przyjęło mi w tym momencie wszystkie. A gdzie usunąć ciasteczko, to niestety, no ja mogę zrobić tutaj głosowanie również. Ankieta. I to powiedzmy sobie sumuję. I to jest tak, 17, 17, ale nie, tu się nie da. Tu nie ma sensu. Tu nie zrobię ankiety wielokrotnego wyboru. Czyli albo z innej przeglądarki po prostu wejdź, żeby zrobić to po raz drugi, albo w trybie incognito. To ma na przykład Chrome, ma Internet Explorer. Myślę, że każda przeglądarka ma takie coś. Jeśli wejdziesz na tą stronę w trybie incognito, to również nie będzie zauważać, że już głosowałeś. Czy budowa oscylatora będzie w cenie kursu własny wskaźnik Wami brokerze moduł 2? Budowa oscylatora będzie. Tam w ogóle jeszcze muszę się przyznać, nie wszystkie materiały są wrzucone. Brakuje między innymi jeszcze inspiracji, ale tam są pokazywane tego typu rzeczy i w inspiracjach będzie kilka oscylatorów. I to będzie wszystko uzupełnione w tym tygodniu. Piotr pisze, że 20 jest ok. Wejdź Piotrze, zagłosuj, bo nie będę w stanie zsumować z tamtymi wynikami. Natomiast tu jest pytanie 16 lub 17. 17 jest tam wpisana, natomiast wcześniej bym nie chciał. To już ze względu na, po prostu na mój prywatny czas. Tak, chodzi o konkurencyjny pro webinar.
Nie mam zamiaru z nimi konkurować o waszą uwagę. Każdy niech sobie sam wybierze i ogląda albo obydwie rzeczy, albo jedną z nich. Brakuje wysyłania SMS-a jako powiadomienia. Mówisz o przypomnieniu o webinarze? Inne są też zazwyczaj około 20. No dlatego właśnie zaproponowałem zmianę, niech wszyscy uczestnicy zdecydują. Na maila Piotrze jest przypomnienie wysyłane. Było dzisiaj wysyłane około 16. Dwudziesta druga to już trochę drakońska pora. Kończylibyśmy o 23. Dlatego 22:30 zrobiłem taką już najpóźniejszą. Ok, czy jakieś jeszcze pytania? Nie ma więcej pytań. I tak już się nam zrobiło godzinę 15 zaraz. Tomku, to zagłosuj w takim razie na 20, jeżeli uważasz, albo 20 z okolicami razem, bo na razie 20 przegrywa. I bardzo proszę o niewykorzystywanie sposobu, który przed chwilą podawałem, do wielokrotnego głosowania. On był tylko dla tych, którym nie udało się na kilka godzin zagłosować. Dziękuję bardzo w takim razie i no, ankieta będzie trwała, myślę, że co najmniej na pewno do piątku. I wtedy w piątek ogłoszę, o której się spotykamy w poniedziałek. Teraz wszyscy będą forsować cookies. To włączę jeszcze filtrowanie po IP wtedy. Albo po prostu wygrają najcierpliwsi. Dziękuję również i dobrej nocy. Do usłyszenia za tydzień.